kamperki stoją. Stoją kamperki. Zwiedzają. Wstydno. Piękne morze. Miłość do Mariusza nie zagaśnie. Stygna, stygna. Odpalamy. Na wybranej trasie panuje mały korek. Aha. No, super. Super. No i zrobiliśmy w sumie od wyjazdu z domu 1600, bo mamy do domu jeszcze jakieś 2 km, czyli będzie 1614 km. I tak sobie jedziemy do Stegny, przejeżdżamy przez Krynicę i spotkaliśmy naszych kolejnych widzów, którzy nas zahaltowali na drodze, puściliśmy ich z bocznej uliczki, zamieniliśmy kilka słów i powiedzieli, że dzięki nam kupili kampera, tak się wkręcili, oglądając nasze filmy. No to cieszy, takie wiadomości. Bardzo to jest miłe, bardzo to jest miłe. Przekop Mierzei, nieszczęsny przekop Mierzei Wiślanej. Nieszczęsny, ponieważ poszło na to strasznie dużo pieniędzy. A nie wiadomo na co to komu. Chyba strzelam. O. Piękne. Stoją kamperki. Zwiedzają. Mnie to nie interesuje. Ja wolę naturalne. A ja nie przyjechałem nad morze, żeby betony oglądać. Żeby nad śluzą jakąś siedzieć. Chłopy. My nie. My przyjeżdżamy nad morze, żeby powdychać świeżego powietrza, jodyny. A my jeszcze się nie kąpali w tym roku. Musimy się dzisiaj okąpać w morzu. No w morzu, zaznacz. W morzu. No. Tak normalnie to się kąpaliśmy. Nie nadążą wody dolewać. No. I my, to jest bardzo ciekawy obiekt architektoniczny. Bardzo ciekawy. I na tym się kończy. Plusy tego miejsca. Bo nawet nie rozumiem, po co bym tu miał kamperem stać. Ja też nie. Jak tam, gdzie staliśmy... Jak można sobie stać w korku. Jest fajnie. No. W tamtą stronę jechaliśmy od Mechelinek do Piasków. Jechaliśmy ile? 6 godzin. 6 godzin, proszę Państwa. A pokazywało niby, 129 km nam pokazywało. 6 hours. Także jeżeli się wybieracie w te rejony w wakacje, bo na pewno przez całe wakacje będzie nadal ta sytuacja, bo dopiero we wrześniu mają skończyć remont tej drogi, więc jeżeli się tu wybieracie, to trzeba wybrać pory. Więcej jedzenia sobie weźcie i... No ja zdążyłam ugotować obiad w korku i tak dalej. Bo są momenty, że stoisz 15 minut i nie rusza się nic, totalnie. Gasi się auto 15 minut. Wjazd na parking leśny w Stegnie kosztuje 80 zł dla kampera. Więc my uznaliśmy, że jeszcze nas tak nie pogło, żeby tu wjeżdżać. No i tam też są tabliczki, że tyle. No chyba ich porąbało. W końcu, w piąty dzień, dotarliśmy do Stegny na plaży. Zapraszamy. Idziemy. Idziemy. Puszczamy się w wir szaleństwa stegnowego. Mieliśmy umoczyć gacie, ale no, umoczymy kawałek dalej. Liczy się morze. Morze. No, fajnie. Stegna, polecam. Jeszcze Stegna. Piękne morze. Jak nie chorze. To jest ta zjeżdżalnia, który by się ten Andrzej zjeżdżał, czy jak mu tam było? Mariusz. Miłość do Mariusza nie zagaśnie. Tak. Miłość do Mariusza nie zagaśnie. Stegna, stegna. Dawaj. Słońce świeci. Bawią się na plaży dzieci. A bawią się tu? Bawią się. Postanowiliśmy sobie zjeść tutaj loda. Maciej Liza. Jam.
I się kręcasz. Przekręcasz. Mocno. No, to na do Stegny na plażę nie poleciało. Jest, ale radość. Co to? Jest? Jest. Twój ulubiony kolor. Zielony. Możemy podsumować Stegnę? Że już się nam tu znudziło. Miasteczko kiczu. No, no niestety. Może i gości się tu podoba. Ale nie do zajechania, mam wyższe wymagania. Jedziemy właśnie, mamy upatrzoną miejscówkę. W Mikoszewie. W lesie. Co? Tata, idę na trening. Bo my, wow, my lubimy ciszę i spokój, a nie słuchania tego. No. I dotarliśmy na kolejną dziką miejscówkę. Jesteśmy w Mikoszewie. Wrzucimy wam tutaj link, lokalizację. Niestety te wszystkie parkingi są płatne. Stety, jest albo to parking niestety leśny, dziki, coś tam, bardzo fajny, ale... Dla kamperów 60 zł, czyli tam, gdzie staliśmy w Krynicy, za 20 to było po prostu jak za darmo. No, ale... I obsługa tam była tutaj miła, strasznie tam. Tu jest taki pan, chociaż też nam bardzo miło powiedział. Powiedział, że do 7 jest wyjazd, ale jeżeli chcemy sobie wyjechać później o 11, wiadomo, chcecie sobie zjeść śniadanko, coś tam, nie ma problemu. My idziemy na plażę się kąpać teraz. Plaża, kąpiel, jak to być nad morzem i się nie okąpać. I z tego miejsca w ogóle pozdrawiamy wszystkich widzów, których dzisiaj spotkaliśmy. Mhm. A tego trochę było. Między innymi z kampingu 159, później na parkingu w Stegnie też. Mieliśmy spotkanie, także pozdrawiamy i idziemy się kąpać. I witamy w kolejnym, ostatnim dniu. Dniu wyjazdu. W związku z tym, że mieszkamy tak daleko od polskiego morza, to musimy po prostu wyjechać rano, żeby dojechać na wieczór. No. I a nie wiadomo, czy się nam to uda do południa zrobić. Ale jeszcze pieczemy sobie szarlotkę na drogę. Tak.
Tak. No i mąbelki będą śniadać. Tak. Jeden jeszcze się tam chowie. Wczoraj Filipkowi wypadł ząbek. Pokaż się, Filip. Prawda, Misiek? Mogę pokazać. Patrzcie się. Długo się z nim męczył. Wypadł ząbek. I wróżka zębuszka. Nas znalazła. Nawet w lesie. Tak, a las mamy tutaj taki. Taki las. Jakiś las. Koszt wjazdu na ten parking to 60 zł. Pewnie poza sezonem nie kasują. I opłata jest pobierana od 7 do 19, czyli jakby przyjechać późno wieczorem i wyjechać wcześniej rano, no to teoretycznie można by było być za darmo. Wahaliśmy się, czy wstegnie stanąć, bo tam było za 80 zł. No, ale tam wjazd był taki jakiś. No to było miasto, więc tam na plaży dużo osób, a tutaj byliśmy sami na plaży, dużo bursztynków. Tak, poszliśmy wieczorem na plażę, poszliśmy po południu wczoraj na plażę i bardzo dużo razy byliśmy na plaży, tak, i byliśmy tutaj sami. Nie, wstegnie też było blisko morza ten... Ale tutaj jest ile? 500 metrów, 600. Cisza i spokój. 600 metrów, tak. Cisza, spokój, szeroka plaża, ładny piasek i bardzo mało ludzi. Posprzątane po nas i odpalamy. Na wybranej trasie panuje mały korek. Aha. No, super. Super. Dziękujemy ci nawigacji. No to super, korek. Ja idę sobie posprawdzać światło. Widzowie ci już posprawdzali. Nie, i co? Świecą. Tak mówią? Ale ja muszę sam. No, musisz. I tak samo zawsze trzeba sprawdzić po sobie miejsce. Czy zostawiliśmy je czyste, bez papierków, bez żadnych tych. No i buty mi się ubrudziły. Więc wszystko gra. Gotowi do odjazdu. Kolejny odlicz. Jeden. Brakuje dwóch. Pojedziemy. O, jednego brakuje. Jednego brakuje. Zakorkowane już ma uszy. Jej, powiedziała. Trzy, no to są wszyscy. Tutaj się buciki suszą na dachu przy czapce. Ładnie spuścili szarą wodę. Tak? Jakieś mydliny. No, czyli 35 zł. Osobówka, 60 kamper od 7 do 19. I zakaz rozpalania ognisk i biwakowania. Oho, ho. Ale my nie paliliśmy tu ogniska, więc byliśmy grzeczni. I do domu mamy 610 km. 6,58. Czyli 7 godzin jazdy. Przez bramki, to nie musimy pobierać tiketu, tylko automatycznie pobierana jest opłata. Że jakoś w złą bramkę my wyjechali, że nie było tego skanera. No.
No i przyjechaliśmy dotankować łosia, bo pomimo tego, że zbiornik mamy 140 litrów, no to niestety kiedyś go trzeba tankować. Obrykaliśmy za dużo. Trochę za dużo żeśmy pohasali po wybrzeżu. I jechaliśmy A1 na Lotosie, ceny 6,89 za ropę, więc zdziwiliśmy się, że chyba poszło do góry przez majówkę. Ja mówię, a spróbujemy zjechać z A1 na boczną jakąś wioskę. Wyszukaliśmy stację benzynową, z A1 trzeba było zboczyć, no dosłownie, nie wiem, 5 km? Nie, niecałe. Niecałe. I mamy 4. Paliwo zamiast po 6,89 to po 6,39. No, 50 groszy na jednym litrze. Opłaciało się, opłaciało się. Lej do pełna. Do pełna? Jak się uśmiechną. Nie możemy zalać do pełna, bo będziemy wymieniać sprzęgło. I tam chyba będzie ściągany zbiornik czy coś, więc lepiej, żeby było lżej panu mechanikowi. Tak. Następnie jedź prosto. No i my już po zmianie, przy tankowaniu była zmiana, przerzuciliśmy karty w tachografie i już moja zmienniczka ciśnie. Jedziemy teraz na bramkę, zobaczymy, czy tym razem się nam bramka otworzy. Miejmy nadzieję, że tak. Jedź prosto. A jak nie, no to tak, daliśmy tykiecik i pani nam to ściągnęła, mówi, z aplikacji. Ale to ja to do tej środkowej, bo to chyba... Tamta nie jest tutaj, bo ona mówiła, że... Nie, tamta jest ludzikiem. No jak się tu zmieścisz do tej, to proszę cię bardzo. Ja jak do tamtej, tylko nie, no, widzę pani nic przez tą kamerę. No widzisz. Nie, pani mówiła, że są te... Może nam przedtem... Czytniki nas może przedtem jakoś nie zczytał. No. A jak nie, no to będzie trzeba pobrać tikeciek znowu. O, a, teraz widzisz, nas zczytało. Teraz nas zczytało. No. A to jaja. Bo tam pani nam powiedziała, może jakaś kamerka była przybrudzona, paproch, a zresztą jak są samochody z zero w rejestracji, tak nasz, ma 0550, to może tam jakaś kamerka zczytała, o. To. Także udało się nam, zmienniczka zaprawiona. Coś ci podać, kotku? Piwo. O, ja ci dam. Mamy kawkę naszykowaną. Do Łodzi musisz dociągnąć, a resztę później będę piłował. Potem się przesiadamy na Łódź. Potem się przesiadamy na Łódź i płyniemy promem do domu z Łodzi. Dobra, no to ciśniemy. Pogoda fajna, ale dmucha. Tak z boczku kołysze, ale bywało gorzej. Z Czech jak wracaliśmy, to mocniej miało. Także rozpędzamy się do prędkości przelotowej 80 i mkniemy. Dobiegła końca. Niestety. Odwiedziliśmy 5 fajnych, dzikich miejscówek. Tak. Pierwsze były Bory Tucholskie. Dokładnie w Tucholi spaliśmy. Zobaczyliśmy tam kozie jeziorka i kozie wiatrak fojutowo. Nie mylić z tym brzydkim słowem. Tak, wiatrak fojutowo. I potem przemieściliśmy się na Mechelinki, na parking. Tam przeszliśmy sobie spacerkiem na Cypel Rewski. Przepraszam. Nie chcieliśmy jechać na Klif. Nie chcieliśmy jechać na Klif, o tym mówiliśmy, ponieważ
na Cliff teraz jedzie się ścieżką rowerową, a my jesteśmy rowerzystami i my ścieżkami rowerowymi jeździmy tylko rowerami. Poza tym strasznie w ten dzień wiało i tam by, no, i tam podobno, by było słabe spadki. Podobno i tak tam jest jeden odcinek jeszcze taki dziurawy, więc no nie chcemy sobie rozwalić kampera, a wiedzieliśmy, że to tylko jedną nockę, więc przeżyjemy. Potem była torpedownia. Po drodze. 6 godzin przejazdu do... Tak, trochę na tym wyjeździe straciliśmy na korkach, przejazdach i tak dalej, bo w zasadzie całą niedzielę pochłonął nam przejazd z Mechelinek do Krynicy, w zasadzie do Piasków, na duży parking leśny i tam spędziliśmy po tej wyczerpującej jeździe dwie noce, bo na jedną by się nie opłacało. No i zrobiliśmy w sumie od wyjazdu z domu 1600, bo mamy do domu jeszcze jakieś 2 km, czyli będzie 1614 km. No i po parkingu dużym leśnym przejechaliśmy do Stegny, mieliśmy tam zostać na nockę, ale zrezygnowaliśmy, tylko zaliczyliśmy Stegnę, taki spacerek po Stegnie i potem pojechaliśmy na parking leśny do Mikoszewa. Wszystkie miejscówki będą oznaczone w filmie, czy tym, czy w poprzednich, bo pewnie będzie z tego kilka odcinków, także można się zawsze cofnąć i zobaczyć, gdzie tam staliśmy i ewentualnie z tych miejscówek skorzystać. A tymczasem my wracamy do stajni, Łoś wraca do stajni, w najbliższym czasie idzie na umówioną wymianę sprzęgła, ponieważ zaczyna już się sprzęgiełko kończyć, a na wakacje musi być żyleta. Musi nas od góry wywieźć, także w najbliższych dniach idzie na sprzęgiełko. Na dopieszczenie techniczne. Tak. Dobra, no to by było na tyle. Żegnamy się i zapraszamy znowu. I pozdrawiamy wszystkich, których spotkaliśmy podczas tego wyjazdu. Było bardzo dużo miłych spotkań. Raz widzę takiego kampera. No, na masterze, fajne. Elegancki, tak. Szkoda, że nas nie puścił. No to już tak. To i tak cieszmy się, że machnął. Także jeżeli się tu wybieracie, to musicie wybrać takie pory ranne albo wieczorne. Albo Wigilię. No i może nie będzie tu tyle ludzi. Wigilię już nie będą tego robić. No to się zdziwisz. Ale mnie nie będzie słychać, nie? Gdzie to się mówi?